Gry, zabawy i efektowne ćwiczenia. Między innymi w taki sposób tarnobrzeskie służby czuwające nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim propagowały właściwe zachowania na akwenach. Wszystko w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Upalne dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą, gdzie łatwo można znaleźć ochłodę i schronienie przed słońcem. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak odpowiednio i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z akwenów. Dlatego też policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zaprosili wszystkich na szósty już piknik zorganizowany w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Celem tej akcji jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa nad wodą osób wypoczywających zarówno na akwenie wodnym, jak i też plażowiczów. Tarnobrzescy policjanci użyli do tego sprawdzonej metody – edukacji poprzez zabawę. I tak przybyli mieszkańcy, szczególnie ci najmłodsi, mogli wziąć udział w quizie oraz konkursie plastycznym dotyczącym zasad bezpiecznego wypoczynku, czy obejrzeć sprzęt policyjny i strażacki. Przygotowane zostały także pokazy karate oraz kursy udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło również wielu konkurencji sportowych. To wszystko ma spowodować, że w młodych osobach przede wszystkim mamy wpoić te podstawy, te wzorce, które później zapoczątkują już w dorosłym życiu te wszystkie aspekty, które będą chroniły nas przed niepotrzebnymi sytuacjami, które zagrażają życiu i zdrowiu. Jednak najważniejszą atrakcją urozmaicającą plenerowy piknik były wspólne ćwiczenia służb ratowniczych. W tych ćwiczeniach wzięli udział zarówno strażacy z Tarnobrzega, Straż Miejska, policjanci z Tarnobrzega i z Mielca. Przećwiczyli te wszystkie takie symulacje, które mają pokazać i przede wszystkim też skoordynować te siły na wypadek jakiegoś zdarzenia na wodzie. Z tej symulacji wynikało, że w wodzie był człowiek, któremu trzeba było udzielić pomocy. Stąd śmigłowiec, który transportował osobę poszkodowaną do szpitala mieleckiego.